Witajcie moi drodzy, to kolejny odcinek vloga, choć macie rację, nie pomyliliście się. Wygląda dokładnie tak samo jak poprzedni odcinek vloga. Wszystko dlatego, że wciąż jesteśmy na planie vloga oględliwe 12, z tym, że po zakończeniu nagrania doznałem spontanicznego olśnienia, a mianowicie pomyślałem sobie, skoro redukowanie stanu posiadania butelek idzie mi tak dobrze, pozbędę się jeszcze jednej i nagram o obanie 14, tym samym idąc dalej i zaliczając fenomenalnie popularną i sławną, ale nie wśród początkujących, tylko wśród średnio zaawansowanych miłośników whisky łychę. Moi drodzy, obańczyk jest tutaj z nami, kieliszek jest tutaj z nami i teraz doznałem pewnego takiego, jakby to powiedzieć, aż cmoknąłem, a cmokanie to nie jest dobre występowanie publiczne, cmokanie mi się raczej nie zdarza, doznałem takiego, albo stanąłem w obliczu wyzwania, doznałem takiego szoku, problemu jakiegoś, ponieważ pomyślałem sobie, no tak, ale przecież ja zawsze opowiadam o historii destylarni, a historię destylarni Oban doskonale znacie już ze szkockiego sezonu. Byliśmy w tej destylarni, był tam fenomenalny i przesympatyczny menadżer Callum, który oprowadził nas po niej, pokazał wszystko. Piliśmy wersję Oban Old Teddy, czyli bardzo rzadki Oban. Mówiliśmy sobie wszystko o historii tej łychy. Byliśmy w restauracji z seafoodem w Oban, robiliśmy tam wszystko. Wiecie zatem, że to destylarnia, która powstała dawno temu, bo w 1794. Jest to chyba jedyna, bo jedna z naprawdę niewielu destylarni, które znajdują się w absolutnym centrum miasta i to miasto rosło wokół niej, ale przez to jest ona tak obrośnięta innymi budynkami i skałą z drugiej strony, że nie ma możliwości ekspansji. Jest to zatem destylarnia maleńka, w której cała produkcja idzie na molty. To tak pokrótce, jeśli chcecie wiedzieć więcej, koniecznie obejrzyjcie odcinek z wizytą w destylarni Oban, aby pozyskać wiedzę z pierwszej ręki. Pozyskać wiedzę, którą w myśl mojej ulubionej maksymy zbieram u źródeł, a nie z różnych źródeł. Więc pomyślałem sobie, że skoro nawet w obliczu ogólnej tendencji, która mówi, że chce skracać czas odcinków, bo jednak krótsze odcinki lepiej się oglądają, co wiem, że bulwersuje stałych oglądających, ja wiem o tym, to ten czas, w którym nie opowiem o historii destylarni, opowiem o czymś innym. Opowiem o czym szczerze mówiąc niespecjalnie aż tak bardzo chcę opowiadać, ale pyta mnie o to wiele osób, więc być może będą tutaj zainteresowane. Otóż moi drodzy, sprawa wygląda tak. Wiele osób przez lata pytało mnie, panie Tomku, a czy pan mógłby opowiedzieć, jak się nosi fular? I dzisiaj pomyślałem sobie, okej, mógłby. I zrobię to, ale żeby to zrobić, mam fular w strusie, mam kilka fularów, nie noszę ich nigdy, nie przepadam za noszeniem fulara, nie jest to moje ulubione akcesorium. Natomiast ten fular tak bardzo gryzie się z tą fioletową poszetką, że pozwólcie tylko, że trochę ją schowam. Ten fular nadaje się do tego odcinka, ponieważ jest trochę chłodno. Nie będę go nosił zatem z przyczyn estetycznych lub z takich przyczyn, w których chciałbym imponować wam fularem, ponieważ uważam, że ten wizerunek fularowy jest taki, powiedziałbym, fo błękitno-krwisty, czyli wyglądasz jak jakiś arystokrata, jak jakiś tutaj nie wiadomo jaki dżentelmen, ale ja nie jestem arystokratą, dżentelmenem, nie wiem, ocencie sami, więc ten fular nie jest mi aż tak potrzebny. Myślę, że to jest dodatek dla mnie, przynajmniej dla mojego charakteru osobowości, trochę za bardzo zwracający uwagę. Niemniej szanuję, że niektórym się podoba, a dzisiaj nawet podoba się mi z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że kiedyś, kiedy byłem w jednej fabryce krawatów na południu Włoch, gdzie w Miller-Messler szyliśmy krawaty, znalazłem taki oto fular czerwony w strusie. I te strusie tak mi się spodobały, że go sobie kupiłem. Kupiłem sobie go głównie dlatego, że jest to piękny, miły w dotyku, jak to się w branży mówi, miły w chwycie, drukowany jedwab. Ktoś mnie na YouTubku zwrócił uwagę w zakładce Społeczność, do odwiedzenia, której was zresztą zapraszam, że napisałem, że butelka stoi w stole. Oczywiście butelka stoi na stole, przecież każdy widzi, ale w gastronomii nie mówi się, że butelka jest na stole, tylko się mówi na przykład 07 w stole i panowie dalej siedzą. Tak? No więc tutaj w branży tekstylnej mówi się, że tkanina ma chwyt i ten jedwab ma przepiękny chwyt i dlatego właśnie go kupiłem. No i mam taki oto fular. Kształt fulara jest następujący, moi drodzy. Jest taka jedna łopata po tej stronie, w takim kształcie. I druga po drugie, słowo łopata wymyśliłem teraz, proszę nie bierzcie go za bardzo do serca. Po angielsku to pewnie by się nazywało blade, czyli ostrze. Po polsku nie wiem, czy jest jakaś nazwa.
No i teraz, moi drodzy, wypadałoby pokazać, jak ten fular będziemy nosić. Ja go będę nosić dlatego, bo jest chłodno. Również akceptuję to, że fular mogliby chcieć nosić panowie, którzy są w wieku takim, że struktura ich szyi przestaje być atrakcyjna. Kiedy elastyczność skóry na szyi kończy się, kiedy elastyczność umięśnienia szyi kończy się, być może, i tylko być może, bo wcale tego od nikogo nie wymagam, można pomyśleć o tym, aby szyję te czymś zasłonić, i taki fular doskonale się do tego nada. Natomiast w młodym wieku taki fular może, oczywiście jest przejawem dandyzmu, można go nosić, nie mówię, że nie można, i można to zrobić nawet dość atrakcyjnie, natomiast na pewno zwróci on uwagę jako dodatek taki ekstremalnie elegancki, wskazując na noszącego jako na osobę, która elegancję bierze naprawdę na poważnie. Sami musicie zdecydować, czy chcecie być w ten sposób postrzegani. Dobra, moi drodzy, czekajcie. Wezmę jeszcze łyczka Glenlivet'a. Przecież nie zaszkodzi. Po chwili odstania z poprzedniego odcinka dostał trochę cytrusowości, co niewiele zmienia. Dobra, to polejmy obańczyka. Niech on sobie tutaj chwilkę odstoi, a ja opowiem wam o fularach. Zatem, moi drodzy, z fularem jest tak. Jeśli umiesz wiązać krawat, umiesz wiązać fular. Sprawa jest dość prosta. Fular zakładamy dookoła szyi. Dobrze jest osadzić tył tego fulara nisko, po to, aby nie wystawał z nad kołnierza. Następnie tę końcówkę wiodącą czynimy ją troszeczkę dłuższą i robimy dokładnie takie same ruchy, jakbyśmy wiązali krawat węzłem four in hand. I w tym momencie, kiedy tutaj już formowałbym węzeł, ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale nagrałem na ten temat półgodzinny odcinek, w którym tłumaczę, którymi momentami zaciągania krawata wpływamy na które elementy kształtu węzła, typu talia, dympu, dociśnięcie, dociągnięcie i tak dalej. Natomiast tym razem tego nie robimy, bo to, tę część, ten wiodący koniec fulara przekładam tędy i po prostu wyciągam górą. Wszystko, co teraz robię, to rozpościeram go w taki sposób i nie dbając o to, jak układają się końcówki, chowam go pod koszulą, wpuszczając pod koszulę. Oczywiście, gdybym dysponował w tej chwili lustrem, mógłbym to zrobić troszeczkę dokładniej, no ale to jest taki odcinek niefularowy, jest taki, powiedzmy, trochę spontaniczny. I teraz mam ten fular już tutaj, ten fular w tej chwili przykrywa moją szyję, mi jest trochę cieplej, a do takiej denimowej koszuli te biegnące po czerwonym jedwabiu strusie, być może nie tak dobrze jak rozpędzone odyńce na krawacie kliki dzika, oddając mój charakter, ale jednak mam nadzieję, że wyglądają na tyle atrakcyjnie, że chcecie oglądać dalej i możemy przejść z powrotem do whisky z destylarii Oban, która butelkowana jest w wieku lat 14 jako podstawka. Myślę, że jest to whisky, którą wiele osób zna, natomiast to jest whisky, którą ja przypisałbym raczej osobom średnio zaawansowanym. Nie ma tak jak tutaj, pomimo że zielony jaś, pamiętacie, dwa odcinki temu był whisky, która zawiera także te składowe dymne, to te składowe dymne nie odstraszały, nie przerażały. Te składowe dymne i tak te whisky kształtowały w taki sposób, że jest to whisky łagodna. Glenlivet 12 whisky łagodna, przymilna, owocowa, deserowa, roślinna, taka, którą łatwo przyjąć na podniebienie. Oban taki nie jest. Oban to jest whisky, która jest już trochę bardziej narowista. Ona pochodzi z Highlands, z Pogórza. Jest to swoją drogą obszar, który naprawdę warto odwiedzić. I taka wycieczka, która obejmuje Oban, Glencoe, Fort William, te rewiry, Górę Ben Nevis, to miejsce, które naprawdę może sprawić wiele przyjemności nie tylko whisky piją moczy mordom jednym, ale także miłośnikom Szkocji, a mogę wam powiedzieć, że jeśli ktoś lubi whisky, jedzie do Szkocji dla whisky, to niemal na pewno zostanie także miłośnikiem Szkocji i szybko zauważy, że tam zaliczanie destylarni to jest guzik frajda przy możliwości podziwiania niesamowitej, cudownej i wspaniałej Szkocji. Oby ta możliwość już niedługo była nam znowu dana, obyśmy mogli znowu swobodnie podróżować i oby ten przeklęty koronawirus już nas zostawił. Niech tak się stanie, moi drodzy. Nabądźmy tę odporność stada. Dbajmy o ten social distancing. Dbajmy o to, aby to się już jak najszybciej skończyło, po to, abyśmy mogli wrócić do normalności. No ale dobra, moi drodzy. Tyle w temacie. Zobaczmy sobie, jak ten obańczyk. Wiecie, dlaczego podgrzewam na tarasie? Bo jest chłodno. Jeszcze dzisiaj mamy 20 kwietnia, także
jest to jeszcze, powiedziałbym, do lata jeszcze kawałek. Natomiast no, pogoda już pozwala na to, żeby wyjść na taras, więc z przyjemnością to czynię. Dobra, zobaczmy, jak pachnie Oban 14. Jest inaczej, moi drodzy. Jest zbożowo. Jest roślinnie. Jest dość lekko. Jest troszeczkę cytrusowo. Jest trochę zbożowo. Ten profil nie jest taki słodziutki, deserowy, jakieś tutaj tematy właśnie takie owocowo, deserowo, cukiernicze, nie, nic z tych rzeczy. Whisky jest przyjazna, ale jawi się nie jak deserek, tylko raczej jak coś dobrego do jedzenia, co szczerze mówiąc cieszy mnie znacznie bardziej niż deserek, tak między nami. Zobaczmy, jak smakuje Oban 14. To whisky oleista, to whisky słodka, to whisky zbożowa, troszeczkę dymna, to whisky, przy czym nie mylcie tego, żadnej dymności z Islay tutaj nie ma. Nie mówimy o szpitalach, jodynach i aptekach, tylko o jakimś lekkim dymku, który niesie się po lesie. Co zresztą w tym otoczeniu, no oby się tu żaden dymek nie niósł, tak? Ale klimaty ogniskowe byłyby tu całkiem przyjemne. Whisky, która jest rozgrzewająca, alkohol jest pod świetną kontrolą, finisz jest trwający, finisz gaśnie bardzo równo, układa się ładnie na języku. Mam przyjemność z obcowania z tym maltem i ten malt mnie nie nudzi. Nie nudzi w tym rozumieniu, że kiedy piję Spaceiderki, w ostatnim odcinku wspominałem o Spaceiderach dla początkujących, czyli Glenfiddich, Glenlivet, Singleton, ale przecież Spaceiderów jest bardzo dużo, niemal połowa wszystkich whisky jest w regionie Speyside, to jednak te oczekiwania, oczywiście piliśmy niedawno to akurat Highlands, ale Glendronacha, który był dymny, jest Benriach, który jest dymny, jest Ardmore, który jest dymny, więc ta przynależność do regionu jest umiarkowanie istotna w tej chwili, ale jednak po Spaceiderach można się spodziewać profilu, który w jakiś sposób jest zbliżony. Tutaj ten profil nie jest tak agresywnie oddalony jak whisky dymne, na przykład z Islay czy Talisker ze Skye, ale jednak jest mniej owocowy, nie jest tak lekki, nie jest tak deserowy. Jestem przekonany, że wiele osób z takim podniebieniem, który lubi też rzeczy troszeczkę mniej, nie chcę powiedzieć wytrawne, bo to nie jest jakaś wytrawna whisky w takim rozumieniu jak wytrawny gin, ale mniej przesłodzone, to na pewno może się spodobać. Mi Oban zawsze się podoba. Jeszcze trochę jakiegoś takiego suszonego albo kompotowego owocu na koniec, gdzieś tam w finiszu. Piękna czekolada. Mam radochę z tego spotkania, mam radochę, to jest duża przyjemność. I tej łyszuni, moi drodzy, tej łyszuni tutaj przyznam punkciorków jako 66 pozycji w moim notesie. Oban 14, przyznam punktów 79 na 100, czyli całkiem sporo. No więc widzę tutaj, że nie licząc Glen Granta NASA Majors Reserve, który dostał tych punktów 69, nic dziwnego zresztą, bo jest takie powiedzenie you get what you pay for, a to przecież jest whisky bardzo budżetowa, nie należy się obrażać, to ostatnio fajnie sobie latamy, bo Mortlach Pietnacha z Game of Thrones dostał 82. No dwa Glengranciki tutaj, to było jak było. Natomiast mamy teraz, co mieliśmy? Glendronach Pitet 80, fajnie. John Walker 15, 79. Glen Grant Majors Reserve 69. Glenlivet 12, 78. Oban 14, 79. Całkiem fajnie. Nie powinienem tego czytać, bo zaraz ktoś mnie będzie pytał, gdzie jest ranking, zrób pan ranking, zrób pan ranking. Nie zrobię rankingu, bo nie. Bo to nie jest takie proste go prowadzić, bo musiałbym go ciągle aktualizować, bo... Ja chcę mówić o whisky, chcę spędzać z wami czas na whisky, a nie chcę tam być jakimś gościem, o którym będą gadać, że dał punkt w lewo albo punkt w prawo, bo to nie jest wcale najważniejsze. Przynajmniej według mnie. Każdy ma swój świat whisky.
Moi drodzy, co jeszcze tylko jeden tutaj ratę mam zrobię, że punkty uważam jednak za bardzo istotne, bo punkty, moi drodzy, ja wiem, ja muszę nagrać odcinek o punktacji i już jestem do tego mniej więcej przygotowany. Odcinka takiego można się spodziewać, skoro już mamy taki odcinek, gdzie opowiadam o wszystkim i o różnych rzeczach. Natomiast punkty pokazują, gdzie jesteśmy. Bo kiedy opowiadasz o whisky słowami, to nawet o niedobrej whisky można mówić pięknie, dyplomatycznie i tak dalej. Natomiast kiedy opis słowny połączony jest z punktami, to mamy pewność. Jesteśmy w tym miejscu i według mnie w dziedzinie nie do końca mierzalnej, bo przecież sensoryka po pierwsze podlega bardzo subiektywnej ocenie, po drugie każdy postrzega smaki troszeczkę inaczej, jednak może być w jakiś sposób mierzalna. Ja chciałbym, żeby na moim kanale taka była i wiem, że dla wielu osób jest to również podejście ciekawe. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten spontaniczny i całkowicie niespodziewany odcinek. Mam nadzieję, że była to dla was taka przyjemność jak dla mnie i że będziecie chcieli ze mną zostać na dłużej. Jeśli tak jest, pamiętajcie, żeby pod wideo subskrybować mój kanał po to, aby nie zapomnieć o kolejnych odcinkach. Żeby dostać informacje natychmiast, można wcisnąć także dzwoneczek. Wejdźcie też na Face'a, znajdźcie naszą grupę Klika Dzika, znajdźcie mój fanpage na Face'ie, moje konto na Instagramie, gdzie opowiadam o kuluarach mojego życia zawodowego i także trochę prywatnego, no co tam, z córeczką zdjęcie wrzucę, co wam przeszkadza, no, radochę mam, szczęście, wielkie miłość wypełnia moje życie, dużo, dużo, dużo radości, przyjemności i szczęścia płynie dla mnie właśnie z ojcostwa, także też się tym troszeczkę dzielę. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie i żegnam się klasycznie hashtagiem WDIDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!